TV niebiescy, telewizja kibiców ruchu Chorzów. Panie trenerze, za drużyną ruchu siódmy zimowy sparring, dzisiaj porażka z ruchem Radziąków. Jak to młode zestawienie dzisiaj, na jakie postawił trener, jak się ci młodzi zawodnicy spisali w tym spotkaniu? No, wynik wskazuje, że mogło być lepiej. Znaczy no, sam wynik zawsze może być pozytywny, remis lub porażka, aczkolwiek na pewno gra była słaba. Mało zawodników, można powiedzieć, zaplusowało, przybliżyło się do tej pierwszej jednastki, 3 do 18, także na pewno będziemy to analizować. Jedyne co, na pewno mogą być zmęczeni, bo mocno popracowaliśmy na obozie, ale na pewno powinni lepiej się prezentować. Czy gdyby może w dłuższych fragmentach ta gra wyglądała tak jak chociażby w tych ostatnich 10, kiedy dużo więcej może było walki i tej determinacji, to wynik mógłby dzisiaj inny? No na pewno, myślę, że tak. Szczególnie, że Radziąków miał dwa strzały w pierwszej połowie i jedną bramkę. My jednak tych sytuacji sobie więcej troszkę stworzyliśmy. Zawsze bramki determinują to, że albo czujemy się pewniejsi, albo gdzieś tam działają na in minus. Akurat Radziąków wszedł tą bramkę, poczuł się pewniejszy. My graliśmy później momentami słabo. No i było to widać, także no będziemy analizować, na pewno od tych młodych zawodników oczekuję lepszej postawy, szczególnie, że no, muszą walczyć tak naprawdę o tą pierwszą jednostkę. Jutro poprzeczka zawieszona będzie dużo wyżej, gramy z Garbarnią i też skład inny, na inny trener postawi. To już takie zestawienie bliżej tego ligowego już, jakie możemy za dwa tygodnie zobaczyć z meczu ze Świdnicą? No na pewno. Będzie też kilka wariantów. Będziemy jeszcze próbować, aczkolwiek no to już ten skład będzie bardziej optymalny.